Prawa noga, lewa noga, mama ćwiczy, dziecko wypoczywa. Truchcikiem przez miasto biegną mamy z wózkami w ramach buggy gym, czyli nowej formy aktywności fizycznej. Do Polski można powiedzieć, że przyprowadziła ten sport założycielka naszego stowarzyszenia, Szarka Solecka, która jest Czeszką, mieszkającą tu w Cieszynie, i ona nas tą ideą zaraziła. No i działamy teraz tak, żeby zarazić resztę Polski również tą ideą. Zapraszamy wszystkie mamy na przebieżkę z nami na ćwiczenia. Poczują, że pracują zupełnie inne mięśnie w czasie tych ćwiczeń i wzmacniamy całe ciało, nie tylko ręce, dźwigając dziecko, ale całe ciało. Trening mam odbył się już po raz kolejny w Cieszynie. Docelowo panie z wózkami mają się spotykać raz w tygodniu. Zajęcia prowadzi wyszkolona instruktorka, również mama Marlena Krzak, która czuwa, by podczas zajęć pracowały wszystkie partie mięśni. Wszystko pracuje. I nogi, i brzuch, plecy, ręce, wszystko. Naprawdę z dzieckiem tu można wszystko robić. Dla osób, które chcą podkręcić tempo, wystarczy wziąć malucha na ręce i jest dodatkowe obciążenie i jeszcze więcej mięśni możemy wzmocnić. Zabieramy ze sobą dziecko, mama nie musi zastanawiać się, co zrobić z dzieckiem, nie musi kombinować, czy zatrudniać babcię, czy wujków, tylko po prostu bierze malucha ze sobą i może z nim ćwiczyć w parku, gdziekolwiek na świeżym powietrzu. Anna Romik z Cieszyna na treningu z 3-miesięcznym Jasiem jest mamą trójki dzieci. Swoją postawą przekonuje, że nawet dla niej na co dzień zapracowanej wycięcie godziny dla siebie jest możliwe. Bardzo mi się podoba. Generalnie lubię aktywność fizyczną, więc uważam, że to jest świetny pomysł i mam nadzieję, że się to przyjmie tutaj w Cieszynie i że te zajęcia będą regularne. Na pewno wymaga to trochę organizacji i mobilizacji. To też zależy, jak przebiega ciąża i co mama robi w czasie tej ciąży, bo wiadomo, że jeżeli musi leżeć, no to jest gorzej. Ćwiczenia o charakterze aerobowym wzmacniają, kształtują i rozciągają. Inicjatorki Buggy Gym przekonują, że spacer nie musi być nudną rutyną, a wręcz przeciwnie, może być czasem, w którym mama ma okazję zrobić coś dla siebie. Żeby zobaczyć jakieś efekty, najlepiej ćwiczyć 2-3 razy w tygodniu, połączyć to z odpowiednią dietą, wiadomo, 5 posiłków dziennie to jest podstawa. No i potrzeba na to czasu. No wiadomo, że nie przytyliśmy wczoraj, nie schudniemy jutro. Zajęcia Buggy Gym odbywają się w Cieszynie w godzinach dopołudniowych. Docelowo ma być ich więcej, także w innych miastach. Aktywne mamy mogą również same przejść kurs, po którym zorganizują podobną grupę blisko swojego miejsca zamieszkania. Hanna Blokerz-Bacza, portal OX.pl.